Ten słoik, który ma ludzie tu, ludzie tu, ludzie się. Znów zostaniemy nabici w słoik jak co roku przez towarzysza świętego Hare Krishna Jerzego Owsiaka. Jego pomysły nikt w tych wielkonakładowych mediach nie będzie się jąkał nawet o tym, że zarówno Lidia Niedźwiecka-Owsiak, jak i Jerzy Owsiak zaczynali swoje kariery w firmach całkowicie kontrolowanych przez komunistyczną, wojskową bezpiekę. Przez ostatnich około 20 lat prowadzę firmę, której jestem właścicielem i prezesem zarządu. Nazywa się Karpatia GmbH. Przedsiębiorstwo polonijno-zagraniczne, które słynne było w stanie wojennym z produkcji czekolady bez kartek. Ten wywiad z Janem Załuską zrobiłem dawno, kiedy jeszcze nikt nie słyszał o jego nazwisku. Nie było raportu z likwidacji w USA. Nikt nie wiedział, jak cennym agentem komunistycznej bezpieki wojskowej był Jan Załuska. Jan Załuska był pryncypałem zarówno Jerzego Owsiaka, jak i Lidii Niedzieckiej Owsiak. Pani Niedziecka Owsiak, nie czepiajmy się rodziców, ale warto wspomnieć, jest córką oficera Ludowego Wojska Polskiego, a pan Jerzy Owsiak synem milicjanta. I to bardzo zaufanego milicjanta, który pracował w dyplomacji komunistycznej w Essen. Zajmował się szyfrowaniem. Witam panie, panów i tak mówię do państwa, a jednym uchem nasłuchuję, bo właśnie trwa szopka związana z ułaskawieniem panów Wąsika i Kamińskiego. Szopka polega na tym, że pan prezydent po raz drugi ułaskawia, a Bodnar niejaki negatywnie opiniuje. A cóż ty masz, panie Bodnar, do opiniowania decyzję prezydenta. No to jest, już, to jest już tak gorszący spektakl, niszczący kraj, rozbijający struktury suwerennego państwa, że aż się chce wstać i pogonić to towarzystwo. Aż się chce wstać i przywalić w jedną i w drugą pałę. Ale w pałę Bodnara szczególnie. Bo jest to bezczelny zadufek, któremu wydaje się, że teraz wlazł na stołek i nikt go nie usunie. Niedługo polecisz z tego stołka, panie Bodnar, bo zachowujesz się bezprawnie. Podobnie jak Sienkiewicz i cała reszta. Zdążyliście w ciągu miesiąca zniszczyć całkowicie powagę polskiego państwa. Do tego jeszcze Kierwiński, to ladaco, które nasłało. Policjantów do Pałacu Prezydenckiego i też nie wstydziło się to zrobić. Bo ja już nie mówię, że, nie po, że, że powinni za to po prostu być aresztowani, że powinni być przez wojsko zamknięci w jakimś obozie, w którym uczyliby się szacunku do Polski, do polskiej państwowości, do najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Tylko w ten sposób można hołotę nauczyć szacunku do polskiego państwa. Mamy rządy hołoty. Mieliśmy rządy pisowców, na których psioczyłem, bo zawsze będę recenzował władzę i nikt mi te, tego prawa nie zabroni. Nawet jak tu wyłączą, to i tak będę docierał do państwa. Tak teraz mamy od ponad miesiąca rządy totalnej hołoty, która wylazła z jakichś najgorszych rynsztoków. Totalna hołota. Bodnar, Tusk, Kierwiński. Sienkiewicz, przecież to jest lista hańby. Tusk ich pryncypał, pryncypał tej bandy, pojechał do Kijowa i właśnie sprzedaje polskie interesy tam w Kijowie. Wygaduje idiotyzmy, a potem wychodzi Żeleński, ledwo trzymający się rzeczywistości, i mówi, wraz z Polską. Po rozmowie z, z premierem Tuskiem rozważymy wspólne zakupy broni. Jakie wspólne zakupy broni? Słyszeliście Państwo kiedyś, żeby dwa państwa wspólnie kupowały broń? Chyba jakieś afrykańskie i to też nie słyszały. Wspólnie z Żeleńskim, wspólnie z, z krajem najbardziej skorumpowanych oligarchów z krajem zdegenerowanym moralnie, w którym elity są naj, najcie, spod najciemniejszej gwiazdy. My mamy cokolwiek robić, kupować? Tak, no. będę mówił o tym, jak przedstawiciel polskiej kolei spotkał się z przedstawicielem z, y, ukraińskich jakichś tam zielezna darożnych, pieriewłozac i też będziemy otwierać nasze, nasze koleje na ukraińskie Przekręty i siuchty z nimi? Jak można robić interesy z państwem przegranym moralnie całkowicie? Z żartem korupcją, w którym szerzy się kult banderyzmu. Jedynym jasnym punktem w tym wszystkim jest to, że toczy wojnę z bandyckim państwem rosyjskim. To jest jedyny jasny punkt w moim widzeniu Ukrainy dzisiaj. No i właśnie odwinał się Tuskowi. Minister Spraw Zagranicznych Węgier, Peter Schicharto, który stwierdził, że niezależnie od tego, co sobie Tusk wyobraża i myśli, to Węgry są państwem niepodległym i będą prowadzić swoją politykę, niezależnie od tego, czy to się Tuskowi podoba, czy nie. No i dobrze, przynajmniej mu utarnosa. Ale ten zadówek na podwórku to zawsze była taka figura, pamiętam, bo dziś już nie ma podwórek, ale za moich czasów jeszcze były. Na podwórku zawsze była taka figura, która. Była służalcza wobec najsilniejszego chłopaka, donosiła do niego i łasiła się do niego, a wobec słabszych był bezwzględny i brutalny. Taka podwórkowa menda, tak to nazywano. Taka podwórkowa menda. I ten nasz, nie nasz właściwie nawet już, niestety polski premier, ale z którym nie odczuwam żadnej wspólnoty, zachowuje się jak taka kreatura z podwórka. Silnemu łasi się włazi tam między falbany sukni, a wobec słabszych stosują takie zabiegi jak wobec chociażby Wąsika i Kamińskiego. To nie są ulubieni bohaterowie mojej bajki. Ja ich znam obu. Kolegowaliśmy się zanim zostali ministrami Oberbezpieki. Mam do nich mnóstwo zastrzeżeń, ale to nie Tuski ich będą sądzić. To nie Tuski będą sadzić kogokolwiek z poczucia obowiązku i patriotyzmu wobec ojczyzny. Będę dziś mówił o bardzo dobrej analizie, która ukazała się w brukselskim periodyku, mówiącej o tym, kiedy Polska będzie suwerenna, podejmując jakie inwestycje. To bardzo ważne refleksje. Ale na początek z taką furią wyładowałem emocje, przepraszam, ale. No, Staram się nie przejmować, nie zachodzić w głowę przy tym, bez, przy tej, tym poziomie bezczelności, który prezentuje ten, ten gemeinschaft Tuska, ale jest tak bezczelny. Wydaje mu się, że jak się dogadał z panem Brzezińskim i Olafem Scholzem i Ursulą von Pfizer, to właściwie już jest bezkarny i może zarządzać Polską jak Gauleiter rzeczywiście. Trzeba walczyć z tą bandą. Trzeba z nimi się zetrzeć. Nie fizycznie, bo nie nawołuję do tego przecież, ale nawołuję do oporu, do utwardzającego się, rosnącego oporu. Będę miał w tym komentarzu dla Państwa dobrą informację. Istnieje życie poza pisem. Istnieje patriotyczny, prawicowy Polak który czeka na nową organizację. I ta organizacja powstanie. I nie zablokuje, jej ani, nie zablokuje jej ani interesy kaczystów, ani interesy tuskoidalnych. Tu cisną mi się różne słowa na ustach, ale powstrzymam się. Dość tego, dość tej bezczelności. Dość tego bezczelnego zawłaszczania państwa i rozbijania jakiejkolwiek kontroli nad sobą. Dziś też mogę powiedzieć do mojego kolegi Mariana Banasia, no i do czego doprowadziłeś? Zamiast stać się istotnym człowiekiem w budowaniu prawicowego, patriotycznego obozu, stałeś się podnóżkiem profesora Chmaja, który jest przydupasem, przepraszam za słowo, adiutantem. Przepraszam, cofam, bo mnie jeszcze pozwie, bo to prawnik. Cofam to słowo przydupas, adiutantem, występował jako adiutant Tuska. Być adiutantem Tuska, jakżeż to uwłaczające. Jakże uwłaczające jest w ogóle bycie koło Tuska i z nim współpracowanie. No ale to wina PiSu, że do tego doszło. Wina tego, że przez 8 lat otoczyli się klakierami, otoczyli się pieczeniarzami, że promowali swoje rodzinki do wszelkich możliwych miejsc. I nie dali patriotycznie usposobionym Polakom naprawiać Polski tak, jak powinna ona być naprawiana. Wydawało im się, że tylko oni mają monopol na. Na co właściwie? Nie mieli wizji, nie mieli planu, nie mieli nic, mieli tylko cały czas PR, coraz gorszy i coraz gorsze manipulowanie cyframi, które wychodziło z podłapek Mateusza Morawieckiego. Ja właściwie nie wiem, kim jest Morawiecki. Na pewno nie jest z mojego obozu. Mój obóz mam w domyśle polskich, szczerych, prostych patriotów, którzy kochają Polskę, kochają polską historię, polską tradycję, polską religię, wreszcie polską ziemię. Mateusz Morawiecki w tym gronie jest ciałem obcym. Równie dobrze mieścił się przecież wśród doradców Tuska. Kiedy mówił, że Polek za miskę ryżu będzie za. Wtedy mu nie przeszkadzało to towarzystwo. Tylko teraz nie czas, żeby się już grzebać w tych rozliczeniach, w tej walce pomiędzy dwoma ugrupowaniami, które miały tak samo zły program dla Polski. Ponieważ w dobie pandemii można było ich sprawdzić, to nie Tusk wtedy zamykał cmentarze, lasy. Parki, kazał nam chodzić w maseczkach i terroryzował nas mandatami, nasyłając policję. To nie Tusk wtedy e, robił wielkie afery, za, za które nikt nie zapłacił do dziś i za które nikt nie poszedł siedzieć, bo to nie wtedy w czasie pandemii nie kradł wąsik z Kamińskim. Zupełnie inne osoby były aktywne przy wyprowadzaniu naszych pieniędzy. Na respiratory z handlarzem bronią, na, na Antonowa, który przywiózł kompletnie nie nadające się do użytku maseczki, ale PR-owo to wyglądało. To nie Tusk wtedy uczestniczył w tych działaniach, tylko pan, panie Morawiecki i pana ministrowie Niedzielski, Szumowski i potem te, te, ci, ci przelotni ministrowie, tak, to wy. Potem. Ukrainofilia i znowu przepalone miliardy bez kontroli z ukraińskimi przestępcami. I jaka jest kontrola? Jakie jest sprawozdanie? Czy ktoś wystąpił przed narodem i powiedział: Wydaliśmy tyle, uzyskaliśmy tyle, dzięki temu zapobiegliśmy rosyjskiej inwazji na tyle i na tyle? Czy ktoś wyszedł i powiedział to narodowi polskiemu? Nie. Wydaje się Wam, panowie z PiSu i panowie z Platformy i panie, że to wszystko przejdzie bez echa, że nikt nigdy was za to nie rozliczy. Za tamte złodziejstwa nikt nie rozliczy ekipy PiSu, a za obecne złodziejstwa i absolutą, absolutne demolowanie Polski, skandaliczne i kryminalne, nikt nie rozliczy ekipy Tuska? I jeszcze jedno. nie Mówcie nigdy, że jestem symetrystą. Dlatego, że ja zauważam, że rządy PiSu były i tak najlepszym okresem od 90 roku dla Polski, bo coś na tym pisie można było wymóc. Oni się nas bali. Oni nas słuchali, nas mówię, czyli te szerokie kręgi polskich patriotów. Oni nam ustępowali, ale jednocześnie niszczyli nas jak mogli. Kto wprowadził polski ład, który do dzisiaj niszczy polskich przedsiębiorców? Morawiecki. Kto obiecywał, że natychmiast zniesie polski ład i nie zniósł i będzie okradał nas dalej? Tusk. Ciągle to samo. Ta pałeczka podawana z ręki do ręki, a my biegamy jak w chocholim tańcu, grając w dwa ognie. Oczywiście rząd PiSu był o niebo lepszy niż rząd Platformy. Oczywiście, ale winą PiSu jest to, że stracił władzę i oddał władzę tym ludziom. Tym ludziom, bo już nie będę używał epitetów. Ci ludzie są niegodni sprawowania władzy w najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Im szybciej zabierzemy im władzę, my, zwykli Polacy, tym lepiej dla Polski. Bo czas goni. Nie wiem, jak skończy się przepychanka między panem prezydentem a y, ministrem Bodnarem półkrwi Ukraińcem. Nie wiem, ale psuje to państwo straszliwie. Będę dziś mówił też o bardzo kontrowersyjnym temacie, a mianowicie o tym, że w Zagłębiu Lubińskim wokół KGHM-u. W tamtym regionie rozpleniła się grupa łękowsko-ukraińska. Nikt o tym głośno nie mówi, ja o tym głośno powiem. Wywołam lawinę i burzę. Ale promotorem tej grupy przez ostatnie lata był prominentny działacz PiSu, Adam Lipiński. Duże związki z tą grupą. Miała także marszałek Sejmu, marszałek Witek z I to nie są moje wymysły, tylko to są informacje od ludzi stamtąd, którzy boją się mówić o tym głośno, bo są niszczeni przez sitwy tej narodowości. To już trwa w Polsce. Najwyższy czas musimy się obudzić. Musimy bronić się w Polsce. Dlatego musi powstać szeroki ruch obrony Polaków. I powstań. I już w najbliższych dniach coś się zdarzy, co da szansę wszystkim, tym, którzy już się gotują i którzy nie wiedzą, jak działać, żeby wspólnie coś dla naszego kraju zrobić. Nie dla siebie, tylko dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Bo nie można egoistycznie powiedzieć, a, zamknę oczy, jakoś to będzie. Nie. Do końca życia mamy obowiązek zostawiać lepszy kraj dla naszych dzieci. Dobra, dość tego kaznodziejstwa. Zobaczmy, co się wydarzyło w tym tygodniu. A wydarzyło się dużo i to na niwie kryminalnej, politycznej, gospodarczej i nawet artystycznej. O tym wszystkim już opowiem. Zacząłem od opowieści o Jerzym Owsiaku. I tylko przypomnę fakty, bo kiedyś. Kiedyś, to znaczy w 2004 roku zrobiłem film o aferze biura maklerskiego Sir5Net. To była afera, w której tak naprawdę wyparowało ponad 15 milionów dolarów. Z rafinerii Trzebinia i z Ciechu trafiło do Erste Banku w Wiedniu, a z Erste Banku w Wiedniu do y, firmy w Stanach Zjednoczonych Tradeology System LLC. I zniknęło. Nie ma tych pieniędzy. Spirytus zmowę z całej tej akcji był Jan Załuska, agent informacji wojskowej, właściwie od 1969 roku, współpracownik tajnych służb PRL-u. Jego rodzice byli doradcami w Radzie Prymasowskiej, więc był łakomym kąskiem, a poza tym znał język. Szybko się osiedlił za granicą w Wiedniu i został zacięty najpierw przez wywiad cywilny, a potem przez wywiad wojskowy. Przez długie lata, operował jako agent grupy, specjalnej grupy Y Drugiego Zarządu Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego. To była grupa, która zajmowała się aferami gospodarczymi. To spod palców tej grupy, pułkowników z tej grupy wyszedł Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Ale Jan Załuska, obok pewnej znanej aktorki, której personalnie być może ujawnię w niedługim czasie, to byli najważniejsi agenci Kiszczaka w Wiedniu. Jan Załuska nosił pseudonim Merc, już jako agent wojskowy i był prowadzony przez znanych oficerów grupy Y, m.in. przez pułkownika Tadeusza Ważyńskiego i pułkownika Zdzisława Żytowskiego. Pułkownik Zdzisław Żytowski prowadził także, nie innego, ale właśnie Grzegorza Rzemka, pseudonim Dick, kreatora, przynajmniej tego, który odpowiedział najbardziej karnie za Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Zagadkowo milczy w tych sprawach Dariusz Tytus Przywieczerski, który został wprowadzony do Polski, osadzony w areszcie i cisza. Dlaczego cisza? Ponieważ Przywieczerski... Jest związany omertą z sowieckimi służbami specjalnymi. I w momencie, gdyby zaczął mówić, przestałby żyć. Miałem wielkie nadzieje, kiedy przywieczerskiego sprowadzano wreszcie ze Stanów Zjednoczonych do Polski, ale to były płonne nadzieje, nie powiedział słowa. Kim jest Jan Załuska? To jest człowiek, z, którego, z którym robiłem wywiad. Widzieliście Państwo fragment tego wywiadu, który zrobiłem. Człowiek inteligentny, rzutki, dziś już wiekowy, który nigdy nie poniósł konsekwencji za swoje czyny. A prowadził przynajmniej dwie firmy polonijne: firmę Karpatia i firmę Agaricus. W firmie Karpatia pracował Jerzy Owsiak. W firmie Agaricus pracowała przyszła żona Jerzego Owsiaka, Lidwia. Miedźwiecka, Owsiak. Obie firmy znajdowały się pod kontrolą Jana Załuski, czyli grupy Y Drugiego Zarządu Sztabu Generalnego. Jak trafili tam? Czy tylko dlatego, że byli z milicyjnych i wojskowych rodzin? To nie jest przesądzające, bo ja też mam, miałem ojca, który był kapitanem Ludowego Wojska Polskiego. Więc jak państwo widzicie, to nie przesądza jakby o wszystkim. Co, czym zajmował się Jan Załuska? Między innymi, o czym mówił Mieczysław Kiszczak. Zajmował się obchodzeniem obok firmy e, innego oligarchy, Henryka Kulczyka. Jan Załuska zajmował się obchodzeniem ograniczeń KOKOMU, u czyli ograniczeń sankcyjnych nałożonych na PRL po wprowadzeniu stanu wojennego przez zachodni świat. Nie wolno było wtedy do PRL-u sprowadzać wysokiej jakości sprzętu komputerowego. Najnowszej generacji wówczas. I wtedy nielegalnie przez takie firmy sprowadzano sprzęt. Przez firmę Karpatia sprowadzono tego sprzętu sporo, do czego przyznawał się Kiszczak. Powiedział mi to osobiście. I z Janem Załuską wiąże się taka sytuacja, że w piątym departamencie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod dowództwem generała omen Sasina pracował dosyć ideowy komunista. Dziś mogę ujawnić już jego nazwisko major Keller. Spędziłem z majorem Kellerem wiele godzin. Opowiadał mi niesłychane szczegóły różnych swoich dochodzeń, ponieważ piąty departament MSW zajmował się przemysłem i śledztwami gospodarczymi. W tym czasie, zdaniem Kellera. Firma Karpatia Jana Załuski, zarejestrowana w Krośnie, wygenerowała większą aferę dewizową, bo to była firma polonijna, jedna z pierwszych w Polsce, większą aferę dewizową niż suma ówczesnego tak zwanego nawisu inflacyjnego Polski. W tej akcji pomagał Janowi Załusce skromny urzędnik Ministerstwa Finansów Jan K. I... Major Keller prowadząc tą sprawę, miał podsłuchy telefonów Załóżki, dyrektora K w Ministerstwie Finansów, paru jeszcze innych osób. Miał tak zgromadzoną dokumentację, że wraz ze swoją ekipą wyjechał na Podkarpacie aresztować Jana Załóżkę. Aresztował Jana Załuskę. Przywiózł go do Warszawy, zamknięto go w areszcie MSW. I po dwóch godzinach. Na biurku generała Sasina rozległ się telefon, zadzwonił generał Szaciłło, członek Komitetu Centralnego PZPR z głównego zarządu politycznego Ludowego Wojska Polskiego, z rozkazem wręcz natychmiast wypuścić i to z honorami za łuskę. I tak się stało. Keller opowiadał mi, jak stał bezradny i widział, jak triumfalnie z aresztu wychodzi za łuska, wsiada do swojego wówczas Audi. To też było w Polsce zapamiętywane, bo nie było takich samochodów za wiele. I odjeżdża triumfalnie, żegnany z honorami, bijących mu w dach oficerów. Załuska był nietykalny. Kim zatem był pan Owsiak i pani Owsiakowa, że trafili w krąg oddziaływania pana Załuski? Być może to był przypadek. Nie mam dowodów na to, że yy, było coś innego, prawda? Ale warto się nad tym zastanowić, gdy teraz zaczyna się kolejny sezon na Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Oczywiście, ci z Państwa, którzy chcecie dawać, dawajcie. Zachowania ekonomiczne są jeszcze wolne w miarę. Ja nie daję. Od lat. Ponieważ nie darzę sympatią pana Owsiaka, ani jego proweniencji politycznej, ani jego działalności z końcówki lat 80., gdy młodzież, chociażby na festiwalu w Jarocinie, czy słuchając muzyki rockowej, buntowała się, powstawały różne grupy pankowskie wtedy, skinowskie, ale także w grupy opozycyjne młodzieżowe, tak jak Federacja Młodzieży Walczącej. Kilku kolegów z tej federacji już nie żyje. ale w Federacji Młodzieży Walczącej był na przykład pan Bogdan Rymanowski. Pytacie mnie czasem, dlaczego on jest jednak rzetelnym dziennikarzem. No ja myślę, że wtedy był, był chłopakiem Federacji Młodzieży Walczącej w Hucie. Dobra, ale dość tych dygresji. Wtedy, gdy młodzież się buntowała, Jerzy Owsiak zakładał Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników i promował akcję Uwolnić Słonia. Jakieś totalne bzdury. Już wtedy opie opiekował się nim Walter Heustowski. Sprawdźcie, kim jest Walter Heustowski i Nina Terentiew. I tak z głośni harcerskiej polskiego radia Owsiak awansował na figurę świeckiego świętego, którym jest do dziś. Nie wypominam mu majątku, nie wypominam mu innych rzeczy, bo to wszystko jest jakby pochodną jego działalności. Tylko chciałbym, żeby obedrzeć z tego nimbu świętości i charytatywności to, co jest często szantażem emocjonalnym, a na pewno pałką używaną jako narzędzie polityczne przeciwko polskim patriotom i katolikom. Chcecie koniecznie wesprzeć jakiś dobry cel? Można się zastanowić i znaleźć. Tyle, bo Owsiak nie zasługuje na więcej, żeby mu poświęcać czasu. Teraz przeskoczmy na Słowację. Otóż jak państwo wiecie, jestem człowiekiem upartym. Jak się do czegoś dopnę, to będę tak z tygodnia na tydzień kolił w to bojące, bolące miejsce i przypominał. A więc dziś mamy słowackie ślady Jeffrey'a Epsteina i największej afery pedofilskiej i handlu żywym towarem na świecie. Muszę się przyznać od razu do pomyłki, ponieważ w jednym z ostatnich felietonów mówiłem o pięknej dziewczynie, o Nadzie Marcinko, która była pilotem i towarzyszką Epsteina, jak się okazało, potem także naganiaczką w tej całej straszliwej fabryce zboczeń Epsteina. I mówiłem, że ona jest ze Słowenii z Bałkanów. Nie do końca. Odnalazłem teraz linki do prasy słowackiej. I wynika z tego, że ostatnie ślady Nadim Marcinko są na Słowacji jednak. Tam odnaleziono rodzinę Nadim Marcinko, ale po kolei. Więc mamy dowody na to, i to według słowackich dziennikarzy jest pewne, że 7 listopada 2018 roku samolot Epsteina lądował w Popradzie na Słowacji. To był prywatny Gulfstream Stream Epsteina. Był tam około 20 minut, 18 minut i odleciał do Paryża. Był to akurat dzień urodzin oficjalnego ojca Nady Marcinkowej, Petera. I Nada Marcinkowa dokładnie, jej adres ustalono, że mieszkała w Preszowie, jej rodzina. W Preszowie jednak wszyscy na jej temat milczą. Mówią tylko, że jej ojcem był znany architekt. Adres: Malinowa 14 w Preszowie. Wcześniej Epstein przebywał 5 godzin w Bratysławie. Mamy następny tekst o inteligentnym handlu ludźmi. Sprawa Epsteina nie kończy się nawet po jego śmierci, piszą słowaccy dziennikarze. Miliarder pedofil kupił piękną Słowaczkę w celach seksualnych. Potem ona sama szukała dla niego ofiar. Nadę Marcinkową kupił od jej rodziców. Nada Marcinkowa była licencjonowaną modelką, tu macie zdjęcia, piękna kobieta, i pilotką samolotów. Prowadziła własną firmę Avi zarejestrowaną w Nowym Jorku i tam zmieniła nazwisko z Nadia Marcinkowa na Nadia Marcinko. Kupiona została jako 15-latka. Ale tu tropy słowackich dziennikarzy wiodą właśnie do Jugosławii i no, w sferze takich domysłów niepotwierdzonych jest informacja, że w rzeczywistości pochodziła i była kupiona od rodziców z byłej Jugosławii legendowana na Słowacji. Czy tak było? Trzeba będzie się temu jeszcze dalej przyglądać. Była fachową naganiaczką dla Epsteina i stworzyła tak, taką piramidę finansową. W innym z artykułów znowu mamy kolejne szczegóły, że Epstein posiadał dwa samoloty, Boeinga 727, słynnego Lolita Express, na pokładzie którego latali i Donald Trump i Bill Clinton oraz Gulfstream G550 i właśnie ten drugi był w Bratysławie i w Popradzie. Dziennikarz fiński Juha Koskinen zauważył, że w tym samym czasie w Paryżu też przebywał Donald Trump, a tam samo odwrócił. Mamy inny słowacki też tekst, bo jak już pogrzebałem w tych słowackich źródłach, to tam jest dużo ciekawostek. Proszę zobaczyć, Epstein wygrażał Gatesowi, Billowi Gatesowi, ponieważ wpadł na trop romansu Billa Gatesa z 20-letnią Rosjanką Milą Antonową. Gates spotkał się w 2010 roku na turnieju brydżowym z Milą Antonową i. Mieli romans, o czym dowiedział się Epstein i szantażował go. I wreszcie takie bardzo sensacyjne tropy wiodą też do Polski. Ponoć z Epsteinem spotykał się i nie tylko, także znany polski biznesmen, ale tu trzeba będzie dreptać dalej, żeby czegoś się dowiedzieć. A przyznacie, że ze Słowacji do Polski już bardzo blisko. Z tajemniczych przyjazdów udało mi się rozszyfrować także obecność Elona Maska w Krakowie i okolicach, no, w Auschwitz. Po co był? A no, były różne przypuszczenia. Jedni mówili, że przyjechał kupić firmę Komarch po zmarłym Januszu Filipiaku. Inni twierdzili, że rozpatruje inwestycje na terenie Polski. Nawet jeden z ministrów poprzedniego rządu usiłował zaprosić go do Radomia, czy gdzie tam? No. Kochani, tu wyjaśnienie jest proste, jak reguły dzisiejszej światowej polityki. Otóż można mieć miliardy, ale trzeba uważać na język. Sekwencja wypadków była taka oto. Elon Musk na swoim własnym portalu X zgodził się, zalajkował wpis, Mówiący, cytuję, że społeczności żydowskie promują nienawiść przeciwko białym. I się zaczęło. Nie pomogły miliardy. Elon Musk został wzięty do galopu, aż musiał wycedzić taką oto wypowiedź. Takie oto oświadczenie. Elon Musk, cytuje: Moja wypowiedź była jedną z najgłupszych rzeczy, jakie zrobiłem. Czyta wypowiedź, ten lajk. Like. Co go to kosztowało? No, musiał przyjechać do Krakowa, musiał uczestniczyć w uroczystościach w Auschwitz z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu i musiał wziąć udział w dyskusji przymusowej na temat antysemityzmu w internecie, gdzie jego rozmówcą był no, konserwatywny, trzeba przyznać, myśliciel żydowski Ben Shapiro. Czyli teraz już Rozumiecie o co chodzi. Elon Musk przyszedł do Polski, bo musiał. Tak to działa. A wszyscy ci, którzy snuli te fantastyczne przypuszczenia, no cóż, licencja poetyka nie boli, ale nie informuje. Dobrze, teraz coś bardziej yy, takiego gospodarczego. Nie jestem wielbicielem yy, pana Tomasza Wróblewskiego. To nie znaczy, że nie czytam jego artykułów i nie potrafię znaleźć bardzo sensownych tekstów tego pana. I tak na przykład spójrzcie, na portalu Brussels Signal ukazał się tekst pod znamiennym tytułem: Nie dajcie się zwieść. Niemcy próbują pokrzyżować plany na suwerenność Polski i przyszły dobrobyt tego kraju, a wtóruje im w tym rząd Tuska. Artykuł z 22 stycznia 2024 roku. Według tej dojrzałej i ciekawej analizy, cytuję, Cią, ciągle jest tak, że losy państw Europy Środkowej rozstrzygane były na linii Moskwa-Berlin. I cytat następny. Czy unijni komisarze, których Tusk teraz tak pokornie wita w Warszawie, dostaną w Polsce wolną rękę? Czy Polska przyjmie euro, wplątując się coraz mocniej w spirale europejskiego zadłużenia? Czy, czy rząd Tuska pozbawi kraj możliwości dokonywania inwestycji strategicznych, które mogą mu zapewnić skok, kolejny skok cywilizacyjny? Po, Polska potrzebuje odważnych reform rynkowych. Niestety ani poprzedni, ani obecny rząd nie promowali takich reform, nie wykonywali i ich nie planowali i nie planują. Polska potrzebuje także, według tej analizy, centralnego portu komunikacyjnego, bo jest to ogromny asąd do skoku cywilizacyjnego. Potrzebuje budowy kompleksu reaktorów atomowych i wreszcie potrzebuje rozbudowy portu kontenerowego w Świnoujściu. Szczególnie w tych dwóch sprawach, czyli elektrowni jądrowych i portu kontenerowego, rząd Tuska i sam Tusk bardzo kluczy, a to zwiastuje jak najgorsze. Decyzji i zachowanie. Po prostu po cichu, Tusk zmierza do unieważnienia rozbudowy portu kontenerowego w Świnoujściu, a co z elektrowniami atomowymi będzie, nie wiadomo. Jak Państwo pamiętacie, w poprzednim rządzie Tuska za elektrownie atomowe odpowiadał pan Aleksander Grad i poza imponującym honorarium nie udało się nic więcej tam zdziałać. W tej analizie możemy przestać jeszcze ani Kaczyński, ani też Tusk nie mają planu uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości. To coraz większa anarchizacja państwa. I kolejny cytat. Rezygnacja z kluczowych inwestycji za cenę zadowolenia Niemiec lub wdzięczności Brukseli może Polskę pozbawić historycznej szansy rozwoju. Najlepiej jak tekst wyraża wszystko, co ma się do powiedzenia, więc ja już tutaj nie będę komentował. Chciałem sam swoimi słowami to powiedzieć, ale autor tej analizy powiedział to lepiej i bardziej zgrabnie, więc przeczytałem. W takiej jesteśmy sytuacji. Skoro już o analizach mowa, to może jeszcze polecę Państwu ciekawą analizę, tym razem dotyczącą Stanów Zjednoczonych z portalu The Hill. Pięć powodów, dla których upadek Ameryki wydaje się nieodwracalny, złowieszczy tytuł. I pięć powodów. Pierwszy. Niekontrolowany dług państw publiczny. Wynosi on obecnie według oficjalnych szacunków 212 bilionów dolarów. Podczas gdy w 2019 roku to było 122 biliony dolarów. Więc w ciągu 4 lat suma się prawie podwoiła. Drugi powód upadku. Państwa amerykańskiego coraz niższe osiągnięcia uczniów, czyli coraz gorszy system oświaty. Wiecie państwo, że teraz nasza pani minister czy ministra, bo nie wiem, jak tam chce się tytułować, dla mnie to jest minister, zakazała dawania prac domowych uczniom i następuje całkowita obniżka, i tak już nie najwyższego poziomu systemu edukacji. Do czego to prowadzi? Do tego, co w Ameryce. Lewica chce produkować tylko niewolników. Powód trzeci. Rosnące nierówności w, w dochodach i majątku. Mówiłem Państwu już w poprzednim komentarzu, że oligarchowie, feudałowie finansowi podwoili swoje majątki od czasu pandemii, wybuchu pandemii, podczas gdy większość mieszkańców Ziemi, ponad 5 miliardów, zbiedniała. I to często o 60%. W Stanach Zjednoczonych też to jest zauważalne. Powód czwarty. U trata amerykańskiej tożsamości i patriotyzmu, szczególnie mniejszości etniczne są nastawiane tak, że na przykład pozdrawianie flagi to jest cecha białych suprematystów albo nacjonalistów, albo jeszcze lepiej faszystów. Dopóki będzie rządzić w Stanach skrzydło komunistyczne, demokratów, które uosabia, personifikuje pani. Kamala Harris, no to niestety tak będzie. Wreszcie piąty powód upadków Stanów Zjednoczonych. Powszechne przekonanie, że system polityczny w Stanach Zjednoczonych jest zepsuty i symbolem tego systemu jest niesprawny dziadunio Joe Biden. Czyli brak szacunku dla władzy. To są główne tezy analizy w portalu The Hill, ale teraz przystawmy sobie ten szlab, szablon do sytuacji polskiej. Popadniemy w bardzo minorowe nastroje. Skoro jesteśmy w Stanach, to właśnie mamy informację o tym, że oficjalnie gubernator Florydy Ron DeSantis, którego ja bardzo lubię osobiście, jego poglądy oczywiście, wycofuje się z wyścigu o urząd prezydenta 2024 i popiera Donalda Trumpa. A więc DeSantis drugi w wyścigu po nominację republikańską poparł Donalda Trumpa. Nadmieniałem już o tym, że będę się przyglądał działalności polityków mających pochodzenie etniczne trochę inne, czy czasem nie działają wbrew interesom Polaków i polskiego narodu, ale to jest tylko hipoteza badawcza. Województwo Legnickie biorę pod lupę i KGHM. Proszę, Przysyłajcie mi Państwo informacje, nawet anonimowo. A ja będę tworzył z tego jakąś, jakiś obraz sytuacji, bo jest to, są to doniesienia, które dostaję od widzów i czytelników bardzo niepokojące, więc chciałbym poważnie się tym zająć. A nie mam tam akurat aparatury badawczej, mogę polegać tylko na widzach i słuchaczach, więc proszę o wszelkie informacje. Być może się mylę na przykład. To też chętnie zweryfikuję swoje zdanie. Coś się dzieje na kolei, bo właśnie zobaczcie Państwo. Nowy wiceminister infrastruktury do spraw kolejowych stwierdził, że PKP Intercity nie będzie już monopolistą. I cytat: Nie będziemy blokować przewoźników, którzy chcą jeździć w Polsce. Konkurencja w przewozach dalekobieżnych powinna się pojawić, powiedział wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Do 2030 roku polskie koleje, rynek kolejowy ma być całkowicie otwarty. Czyli jakie koleje wejdą? W przewozach towarowych chcą wprowadzić ukraińskie, a tak naprawdę to czekają Deutsche Bahn, czyli niemieckie koleje. Przyglądajmy się temu, bo naprawdę to nie wróży dobrze. Przy okazji wizyty w Kijowie, Tuska, która ta wizyta trwa od poniedziałku. Zobaczcie, co Tusk tam już wygaduje. A więc Tusk powiedział, że nie ma, rzecz, nie ma teraz ważniejszej rzeczy niż wsparcie Ukrainy. Powiedział: Uwaga, premier polskiego rządu, przypominam. I chciałem zapytać, panie Tusk, a czy nieważniejszą sprawą od wsparcia Ukrainy jest wsparcie Polski? Czy, zapo czy nie zapomniał pan, w, tym, w tej służalczości własnej, e, premierem jakiego kraju nominalnie wciąż pan jest, pan y, Fraještad Dancisz? Węgrzy już się odwinęli Tuskowi i y, ponieważ ten skrytykował w Kijowie postawę Wiktora Orbana, premiera węgierskiego, y, no to węgrzy już ustami Petera Schicharto się mu odwinęli. Węgry są suwerennym krajem i, nie mają, i mają prawo do własnego zdania w sprawie wojny na Ukrainie. Czy to się podoba Donaldowi Tuskowi, czy nie, powiedział minister Peter Sicharto. Są ważniejsze rzeczy od pomocy Ukrainie, Tusk, to są sprawy polskie. A jeżeli ty tego nie czujesz, to, to musimy cię pozbawić bardzo szybko premierostwa i ku temu się musimy organizować. Bardzo. Paradnie zachowała się Europejska Naukowa Rada Doradcza do Spraw Zmian Klimatu. Właśnie wezwała Komisję Europejską i panią Ursulę von der Leyen do wprowadzenia podatku od emisji dwutlenku węgla w rolnictwie. I dzieje się to w samym środku buntu rolników niemieckich. Mają wyczucie. A propos wyczynów naszych. przedstawicieli, to zobaczcie na takie znamienne zdjęcie. Oto nowy stary minister spraw zagranicznych, pan Radek Sikorski, mąż swojej żony, Ann Applebaum, na zdjęciu w serdecznych uściskach z kim? Z potomkiem pana Georgia Sorosza. Oto Radek Sikorski ściska się w czasie forum ekonomicznego w Davos z Aleksandrem Sorosem. Tak przypadkowo uścisnęły się chłopaki. Były pracownik firmy Pfizer, Amit Dagan, został uznany za winnego sfałszowania, za winnego stosowania nielegalnych praktyk w handlu akcjami. Wykorzystał swoje poufne informacje na temat wirusa COVID-19 i przygotowywanego leku Paxlovid, aby zarobić na giełdzie. Właśnie został wskazany przez sąd w Nowym Jorku, a chciał zarobić 214 tysięcy dolarów. Ten Pfizer kogo on zatrudnia? Skoro Państwu polecam przeróżne rozmowy, to tym razem chciałem Państwu polecić rozmowę Takera Carsona. Z doktorem Bretem Weinsteinem. Dosyć ciekawa, mądra rozmowa. Tutaj tylko zajawka tej rozmowy, zajawka tak powiem kolokwialnie z portalu zasłużonego w walce o wolność Roberta F. Kennedy'ego Jr., którego książkę ciągle propaguję w mojej księgarni. W Norwegii alarmują, że epidemia Na naraz no to co z epidemią kiły i rzeżączki i hifu między innymi w Krakowie, która pojawiła się równolegle z przyjazdem pewnej nacji. Ale oczywiście nie mogę tutaj wysnuwać żadnych daleko idących wniosków, bo przecież nie mam badań i nikt z nas nie ma badań. W Norwegii alarmują, a tu co? O rozmowach kolejowych pana Maleprzaka z Juriem Waśkowem, mi jestem rozwoju gmin, terytoriów i infrastruktury Ukrainy. Już mówiłem, zobaczcie, jest notatka na ten temat. Przeczytajcie. No i tak, promemoriam chciałem pokazać obraz szacunku do człowieka, a zwłaszcza szacunku do katolików, jaki przejawiają zwolennicy ideologii LGBT. Bez komentarza, zobaczcie sami. Bardzo zaniepokojony jest pan Tedros Gebrejezus. I tutaj jest publikacja, którą radzę przeczytać. Mówi, ale jednocześnie ujawnił, jakie są terminy. Otóż słynny traktat pandemiczny który daje niekontrolowaną władzę Światowej Organizacji Zdrowia, ma być przyjęty do maja tego roku. I to wynika z tej publikacji, w której Gebra Jezus się wygadał. Jeszcze tylko cztery miesiące są do uzgodnienia ostatecznego brzmienia traktatu pandemicznego, alarmuje Tedros Gebra Jezus, mówiąc, że szefowie niektórych państw nie są dostatecznie przekonani do przyjęcia traktatu. No Mateusz Morawiecki był nadprzekonany. A nie spodziewajmy się, żeby Tusk był nieprzekonany. I to też pokazuje, do jakiej bramki grają jedni i drudzy. Dlaczego trzeba tworzyć nowy, niezależny ruch. Pojawił się akt oskarżenia w sprawie skok Kujawiak. To kolejny skok, który popadł w tarapaty. Tutaj chodzi tylko o, nie, o skromne 10 milionów strat. Do firmy weszła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No udzielano pożyczek klientom bez zdolności kredytowych. Skąd my to znamy? I pytam jak Katon Młodszy, kiedy powstanie komisja śledcza do spraw zbadania afery Skok-Wołomin, w której przepalono ponad 10 miliardów złotych. To z naszych kieszeni. Pytam. Cisza jest mi odpowiedzią, ale będę pytał dalej. No informacja nieoficjalna z ostatniej chwili, ale bardzo bulwersująca. Prawdopodobnie podam ją Państwu po raz pierwszy, ale bądźcie na to wyczuleni. Ponoć zapadły już ostateczne decyzje w kręgu Tuska, aby zamknąć elektrownię Połaniec. Szokująca i bulwersująca decyzja, że ma, ten rząd ma zamknąć, ma zadanie zamknąć elektrownię Połaniec. Zobaczymy, co dalej. Na razie sygnalizuję ten temat, bo jest on wysoce niepokojący. Pada też sieć sklepów neonet, to też na Magnesie trzeba zbadać, jaka układ właścicielski. Z tej sieci to jest ponad 300 sklepów. No i na koniec chcę Państwu powiedzieć, że coraz bliżej jest do faktów, które mogą znamionować powstanie nowego ruchu Polaków. Roboczo nazwany on jest ruchem obrony Polaków. Jaka będzie nazwa ostateczna, nie wiem. Wiem, że wielu zacnych ludzi, wielu ludzi szlachetnych wreszcie chce działać razem, i być może, że w najbliższych dniach poznają Państwo zręby i, i założenia tej, tego ruchu. Na pewno będzie on katolicki, ale niewykluczający innych, porządnych ludzi, także agnostyków. Na pewno będzie on skupiony na interesach Polski i na obronie Polaków. Ja roboczo nazywam to ruchem obrony Polaków. Zobaczymy, jak się będzie nazywało. Spodziewajcie się Państwo ciekawych zdarzeń już niedługo. Bo być może uda się już wystawić pierwsze reprezentacje w wyborach samorządowych, żeby zablokować na przykład przygotowania ukraińskich, ukraińskiej mniejszości do szturmowania samorządów, będziemy starali się zabezpieczyć interesy Polaków w Polsce, ponieważ odnoszę wrażenie, że nie jesteśmy bronieni, jesteśmy wręcz wystawieni na pustoszenie i grę obcych sił. I trzeba to zatrzymać. Wreszcie też musimy skończyć z, z pomiotami Okrągłego Stołu. Koniec z tym. Koniec ta umowa z komunistami jest już nieważna. Trzeba ją przekreślić. Trzeba też bronić wolności przed tymi, którzy w pandemii ją niszczyli, którzy niszczyli ją e, antypolską ukrainofilią i którzy rozkradali pieniądze polskich obywateli, tak, żeby zubożyć nie tylko żyjące teraz pokolenia, ale następne zadłużyć. Musimy się zorientować, jaki jest naprawdę dług państwa, jakie są warunki jego spłaty, jakie umowy podpisał Morawiecki i co chce robić Tusk. Jeszcze raz mówię, nie stawiam symetrii pomiędzy rządem PiSu i Platformy, ponieważ rząd PiSu był o wiele bardziej korzystny dla Polski mimo wszystko niż rząd Tuska, jakikolwiek rząd Tuska czy jego ludzi, ale niestety. PiS doprowadził do sytuacji, w której jesteśmy teraz, a sytuacja jest fatalna, sytuacja zagrożenia. Musimy na to reagować. Tak więc w najbliższym czasie czeka nas wiele spotkań w Polsce, wiele pracy, ale dołączają bardzo szlachetni, porządni i znani ludzie. I to ważne. Oczywiście atak będzie wściekły z każdej strony ze strony tuskoidów i ze strony pisowców. Zobaczymy, ale pamiętajcie Państwo, że wielki gmach, który trzeszczy, może się rozlecieć w każdej chwili i przygniecie wszystkich, którzy są w jego zasięgu. Więc trzeba myśleć o Polsce dalej, mądrzej i bardziej bezinteresownie. Zobaczymy. Być może jest to tylko piękno duchostwo, ale to od Was zależy. Tak więc do zobaczenia na trasie, do zobaczenia na spotkaniach, Zdrowia i wolności. Niech to będzie zawołanie naszego nowego ruchu. Pierwszym przejawem dobrego organizowania się państwa jest inicjatywa rodziców w Toruniu. Rodzice w Toruniu skopiowali film z, z, z naszego kanału, jaka ja byłam wtedy ładna, i jako materiał szkoleniowy rozsyłają to do różnych rodzin i do różnych środowisk, żeby Stanowił ten film podstawę do dyskusji, świetnie. Chcemy robić niezależną kinematografię, chcemy robić niezależną kulturę, chcemy robić niezależne dziennikarstwo. To są bardzo ambitne rzeczy, ale one nie mają sensu do momentu, do którego państwo się w to nie włączacie, chociażby dlatego, żeby przekazywać. I tu jest świetna inicjatywa. Proponuję, żeby w innych miejscach również była taka inicjatywa. My ten film udostępniamy nieodpłatnie, proszę bardzo. Niech on służy ad majoram dei gloriam. I tego zdania nie przetłumaczę, bo to jest zbyt pięknie, brzmi po łacinie. Róbcie tak. Pozdrawiam. Trzyma, ciągle trzyma, więc polecam rozczytywać się jak najwięcej. Jak rozczytujecie się w książkach z naszego wydawnictwa, to nam bardzo pomagacie, ale kierujcie się przede wszystkim smakiem literackim. Ja dziś chciałem Wam polecić z naszego wydawnictwa, kiedy Ziemia nasiąknie znów krwią niewinnych Artura Kawki. Jeszcze nie czytaliście. Świetną dyzmowizję Emilii Stankiewicz. To bardzo komediowa i, i śmieszna, ale też. Bogata, prawdziwe obserwacje powieść kobieca o naszej telewizji. Warto ją przeczytać, żeby wiedzieć o co taka awantura się toczy teraz. Dysmowizja z Tytuł jest bardzo znaczący. No i dziękuję Wam bardzo, że Obrona Świata, mojego autorstwa, ciągle takie świetnie sprzedaje i utrzymuje się na wysokich miejscach. Razem z tajemcą spowiedzi piszę nową książkę, kiedy Zobaczymy, kiedy się ukaże, ale przez to, że się dobrze sprzedają te, to, to daje mi to wigoru do pisania następnej rzeczy. Z nowości, które chcę Wam polecić, świetna książka Edwarda Bruka Hitchinga. Jak w wypadku tego autora, to jest piękna książka. Tym razem jest to książka o wyprawach. Złoty Atlas największe wyprawy odkrycia i poszukiwania na mapach. Z właściwą muswadą Hitching opowiada o odkryciach i różnych egzotykach geograficznych. Wyśmienita rzecz, rzetelnie przygotowana, napisana z ikrą i pięknie ilustrowana, urzekająca Times Literary Supplement. Pasjonująca historia odkryć geograficznych, zilustrowana najrzadszymi, najpiękniejszymi mapami w dziejach kartografii. Fascynujące kompendium, zaskak pełne zaskakujących faktów, obficie czerpie z najnowszych badań. Edward, Edward Brook Hitching, którego książki już wielokrotnie polecałem, to członek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, niepoprawny mapofil, scenarzysta popularnej audycji telewizyjnej QI nadawanej przez BBC. Polecam, piękna książka i pouczająca. Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński. Cyberpułapka. Jak internet, sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość skutecznie niszczą naszą cywilizację. Cyberpułapka. Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński. Arcybiskup Fulton J. Sheen. Największe przykazanie. Jak w wypadku Sheena, czyta się to świetnie i właściwie na nie trzeba polecać Fulton się po prostu sam reklamuje. I wydawnictwo Biały Kruk, profesor Czesław Ryszka, Andrzej Bobola, orędownik Polski. Życie, męczeństwo, świętość. To dla tych z Państwa, którzy spotykają nazwisko Andrzeja Boboli, ale niewiele o nim wiedzą, to po przeczytaniu tej książki będziecie ekspertami. I teraz trochę książek zdrowotnych, bo mamy okres zachorowań. Więc nowy numer, Zdrowia bez leków, lutowy. Profesor Andrzej Frydrychowski, Zaburzenia rytmu serca, czy tylko leki są skuteczne? No, w tekście się odpowiedź, że nie tylko. Michał Tombak, Leczenie chłodem Porfirego Iwanowa. Niesłychana, ciekawa opowieść o niezwykłym człowieku, który nie zamarzał. Porfiry Iwanow. Konopie w medycynie naturalnej, profesor Paul Clayton, zwalczyć raka dzięki beta-glukanom, Michał, dr Michał Lange, pokonać wirusy, dr Bartosz Kuczyński, co na ból głowy zamiast leków, i Tomasz Kapuściński, antybiotyki, dobrodziejstwo czy zagrożenie. A przede wszystkim polecam artykuł największej specjalistki w Polsce od grzybów, pani profesor. Doktor Habilitowanej Bożeny Muszyńskiej. Działanie immunostymulacyjne i antyrakowe grzybów wyższych z polskich lasów. No Brzmi to tak jak brzmi, ale soplówka i inne grzyby mają naprawdę udowodnione działania, działania antyrakowe i terapeutyczne, więc warto się temu przyjrzeć i przeczytać. Agnieszka Krzyżanowska. Autorka bestsellerów żyj po swojemu oraz prosto i uważnie na co dzień. Tym razem książka Co nas karmi? O rzeczach, które pozwalają nam przetrwać. Ciekawe obserwacje. Ładnie wydana książka. Polecam. Agnieszka Krzyżanowska. Wraca wspaniały esej o kawie, który zawsze Państwu polecam. Najlepszy esej o kawie. Bożydara Jezernika. Kawa Świetnie napisana rzecz, już drugie polskie wydanie i warto czytać to. Oraz, co się y, Porfilego Iwanowa y, wspomniałem, ale to się y, jego tyczy, Walerian Romanowski, coldman, autor bestsellera Morsowanie. Jak świadomie obcować zimnym tym razem Książka pod tytułem Terapia Zimnem: Jak morsowanie uszczęśliwia Twoje ciało i umysł. Czyli po co morsować? Morsowanie uszczęśliwia. Czego potrzebujesz, aby poprawić sobie humor? Poczuć lekkość i radość. Poznaj uzdrawiającą moc zimnej wody, która zahartuje Twoje ciało i wyostrzy umysł. Dokładnie to twierdził także Porfir Iwanow. Zdradzę ze zdrowia bez leków, że Niemcy chcieli go zamrozić, zamknęli go do szopy w wielkim mróz, nagiego. Przyszli rano, a Porfir Iwanow w świetnym humorze, cieplutki, rozgrzany. Niemcy w przemarzniętych futrach przyglądali się temu, nie mogli zrozumieć. No Porfir Iwanow codziennie kąpał się w przeręblach. A tutaj mamy warianta Romanowskiego. I morsowanie, no, kto, komu nie jest zimno to polecam, mam takich znajomych którzy to robią i dobrze się czują a wcale nie sfiksowali skoro już tak o zdrowotności w książkach mówiłem to teraz coś dla zdrowotności i dla smaku oto wykryłem w Gołaczewach niedaleko Krakowa wspaniałą manufakturę produkującą polskie czekoladki. Najbardziej smakuje mi agrest w czekoladzie. Jest przepyszny. Firma rodzinna, malutka i skromna, ale bardzo uczciwa i postanowiłem im pomóc i sprzedawać te czekoladki. Więc agrest w czekoladzie, ale także wiśnia w czekoladzie, pomarańcza, no różne. Tam są te czekoladki, wszystkie bardzo pyszne. Sam degustowałem, więc będziemy je też produkować tam w Gołaczewach, właśnie. Bardzo ładna wioska. I są polscy rolnicy, i proszę i producenci czekolady także. Polecam tą czekoladę, bo już mi śnika leci. Ten agres w czekoladzie jest przepyszny. No i skoro zdrawiająca moc, moc agresu w czekoladzie, to też parę suplementów. Prostawy. To jest suplement na zachowanie dobrych stawów i braku bólu oraz ashwaganda. To Państwo wiecie, co to znaczy, panie, których mężowie w skrytości gdzieś tam zażywają ashwagandę są potem wieczorami bardzo zadowolone. Żeby poznać tajemnicę tego zadowolenia, należy się zapoznać z ashwagandą. Polecam dla zdrowia. Do widzenia. Drodzy, drodzy dobrodzieje i patroni, w tym tygodniu będziecie mieli możliwość jako pierwsi poznać naszego nowego współpracownika, a właściwie współpracowniczkę. I już Wam od razu powiem, że będzie to najładniejsza osoba w naszym gronie. I będzie to świadczyło, że nie jesteśmy mizoginami. To myślę, że zaostrzyłem Wam apetyt, więc niedługo poznacie naszego nowego współpracownika, a potem już produkcje dokonywane razem z naszym nowym współpracownikiem. Mam nadzieję, że będzie to dla Was bardzo ciekawe, nie tylko w warstwie racjonalnej, ale także w warstwie estetycznej. A poza tym, jak zwykle, przygotowujemy dla Was nowości, więc już niedługo wydamy nowe wydanie Trakarzy Śmierci, o które pytacie. I trafi jako pierwsze do naszych darczyńców, a no, potem oczywiście do wszystkich. I przekroczyliśmy już też na Patronajcie próg 20 tysięcy, więc niedługo rozpoczynamy nagrywanie podcastu dotyczącego dużych afer, terroryzmu i. Takiej zorganizowanej przestępczości. Mam nadzieję, że to będzie też ciekawe. Może pojawi się z tego nawet jakaś publikacja, potem zobaczymy. No i dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że nas wspieracie. Pomimo tego, że wszyscy wam odradzają tych, to nie wspierać. Właśnie jak tak słyszycie, to wspierajcie. Bo dzięki wam trwamy, istniejemy i będziemy coraz bardziej ambitne podejmować wyzwania. Bardzo dziękuję za można nas wspierać. No zobacz.